Właściwie sobie zrobiłem przerwę od męczenia się z silnikami na OMSI i odwiedziłem takie miejsce, w którym kiedyś przyjeżdżałem robić zdjęcia kolejowe, albo tu niedaleko są stawy, jeździłem na ryby, albo później już tylko pooglądać po prostu pociągi, czy coś stoi i tak dalej. I teraz zajeżdżałem od drugiej strony, także tego miejsca tu nie widziałem. Dlatego trochę się zdziwiłem. Wchodzę, torów nie ma, mówię, to chyba jeszcze nie tutaj, chyba kawałek dalej się zaczynała błośnica, ale idę, patrzę. Koniec nastąpił. Nie ma bocznicy. Michał. Michał nie żyje. Szyby już powybijane. Aż wam powiem, że się dziwiłem. Nie wiem, ile to już trwa. Trochę mnie nie było rzeczywiście od tej strony. Aż tak się bardzo nie interesuję. Nie śledzę może, co się dzieje. Ale... no... po prostu super. Tam kiedyś wcześniej była linia dalej do... to się łączyło... z Gliwicami, to wyjeździły pociągi do Niemiec, tak to nazwijmy. O, tak się mówi tutaj. A tam niżej, tam gdzie widać te auta może przejeżdżające, tam na dole jest... linia z Gliwic do Bytomia, tam w zasadzie towarowe jeżdżą. Kusili przez jakiś czas osobówki, ale jak to się nie zatrzymuje nigdzie po drodze, chociaż są tutaj i supermarkety, i M1 i tak dalej, więc jakiś przystanek by tu chyba miał sens, ale no nie opłaca się podobno, więc... no a tu pięknie, już demolkatory, wszystko zdjęte, więc kurczę, podkłady, więc tutaj to trochę musiało już jakiś czas temu być. Może czasami lepiej nie wiedzieć. No nie za piękny widok dla mnie. Nie będę tam próbował wchodzić. Nie lubię takich rzeczy robić. Kurczę, niedawno tu tętniło życie. Z drugiej strony tu samochodami pracownicy podjeżdżali, stali. No, tu jeszcze jest czynna linia. Chyba czynna, niedawno tu widziałem pociąg. Ale... pytanie, jak długo ewentualnie. I na dole może nie zamkną, bo tam niedawno ten tor był remontowany. Niedawno, parę lat temu. Ładnych już. Ale powiedzmy niedawno, więc po nic tego chyba nie robili, ale tutaj no ten jeden tor został. Tu kopalnia piasku i w ogóle na tej bocznicy tutaj może jak tam ostatnio szukałem, było zdjęcie. Zdjęcie tego miejsca, które ja robiłem. Złapałem tu elektryka, mi się udało. Kiedyś. Chociaż tu druta nie było u góry, także... no, tak to teraz wygląda, no. Nic, idę sobie odpoczywać dalej. Może przy ładniejszych widokach. Na stawach sobie trochę posiedzę. A w domu się robi filmik z OMSI. Kilka wersji chcę wrzucić i wiem, że i tak każda będzie taka sama. Czyli straci klatki, bo na tym mi najbardziej by zależało, żeby
I tak już niewielką ilość klatek mi nie zżerało. No nic. Znikam na razie. Z daleka to jeszcze fajnie wygląda, no. Cześć.